projekt Lasocin. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, projekt ten zdecydowanie wyróżnia się swoim niecodziennym klimatem. Elementem zwracającym uwagę jest ciekawie ukształtowana lukarna z półkolistym wykuszem oraz balkonem na piętrze. Dom ten z pewnością posiada ciekawy i charakterystyczny wygląd. Ponadto przestrzeń jego została zaplanowana z dbałością o wygodę i komfort użytkowników. Co ważne, każdy pokój posiada osobne wyjście na balkon, co umożliwia mu kontakt z naturą. Dodatkowo, ze względu na nieskomplikowaną bryłę, jego wybudowanie jest bardzo ekonomiczne i sprzyjające późniejszemu użytkowaniu. Do ciekawych urozmaiceń należy również podwójny kominek, znajdujący się od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Bryła budynku wyróżnia się na tle innych obiektów mimo swojej prostoty i małej ilości wysunięć. Uwagę zwraca reprezentacyjne wejście zorganizowane na półkolu oraz dość duży taras. Ponadto dom posiada dwie lukarny od strony ogrodowej, które doskonale powiększają przestrzeń pokoi. Wykonanie. Technologia tradycyjna. Ściany zewnętrzne, pustak, porotherm 38 cm, tynk zewnętrzny. Strapy w budynku żelbetowe. Kąt nachylenia dachu 40 stopni. Program. 3 pokoje, salon, kuchnia, kotłownia oraz garaż. Powierzchnia zabudowy 116,1 m2. Powierzchnia użytkowa 122,5 m2. Kubatura 532,9 m3. Szerokość działki 17,8 m. Ilość kondygnacji 2. Liczba pomieszczeń 11. Rzut parteru. Pomieszczenie numer 1. Pokój dzienny 31,3 m2. Numer 2. Kuchnia 9,5 m2. Numer 3. Wiatrołap 4,3 m2. Numer 4. WC 2,8 m2. Numer 5. Kotłownia 4,2 m2. Numer 6. Garaż 16,8 m2. Rzut poddasza. Pomieszczenie numer 1. Pokój 12,4 m2. Numer 2. Pokój 10 m2. Numer 3. Komunikacja 15,7 m2. Numer 4. Pokój 12 m2. Numer 5. Łazienka 3,7 m2. Zaprezentowany projekt można zamówić za zaliczeniem pocztowym, telefonicznie, faksem, e-mailem, listownie lub u przedstawicieli na terenie całego kraju.